Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj oczywiście musimy zacząć od wyznaczenia dziedziny, czyli spójrzmy na mianowniki. 4x musi być różne od 0, a także ten drugi mianownik, tu również nie może pojawić się 0, czyli x musi być różne od 0. Tutaj obie strony podzielimy przez 4, no i także okaże się, że w miejscu x nie może pojawić się 0. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem zera. Następnie, ponieważ mamy dodawanie, to musimy doprowadzić oba ułamki do wspólnego mianownika. No i teraz sprawdźmy. Jeżeli popatrzymy sobie na ten mianownik, czyli mamy 4x, czyli 4 razy x, a w tym drugim mianowniku mamy x kwadrat, czyli mamy x razy x. Ja zazwyczaj robiłam to sobie w ten sposób, że wybierałam jeden z mianowników, czyli powiedzmy ten, mamy 4 razy x. I dopisywam do niego to, co pojawiło się w tym drugim mianowniku, a czego nie mamy tutaj. Czyli tak tu mamy jednego X, a tu zauważcie, że pojawiły nam się dwa X, X razy X, czyli to oznacza, że do tego mianownika jeszcze X musimy dopisać. Czyli tak naprawdę nasz wspólny mianownik to będzie 4 razy x i razy x. Może na razie to sobie zapiszmy w takiej postaci. Dodać, No i drugi raz zapiszemy to samo. To już będzie nasz wspólny mianownik. No i teraz, jeżeli spojrzymy sobie na ten mianownik, to mieliśmy 4 razy x, czyli 4x, czyli rozszerzyliśmy ten mianownik przez x. To oznacza, że licznik także rozszerzamy przez x. 1 razy x to będzie po prostu x. Tu mieliśmy x kwadrat. x kwadrat to będzie x razy x, czyli mianownik rozszerzyliśmy przez 4. Czyli licznik także rozszerzymy przez 4, a 2 razy 4 to będzie 8. No i możemy wszystko zapisać na jednej kresce ułamkowej. No i 4 razy x razy x to 4x kwadrat, a w liczniku mamy x dodać 8. No i spójrzmy na podpunkt B. Tutaj także na początek dziedzina, czyli 2x kwadrat musi być różne od 0 i 5x również, czyli tutaj. Obie strony podzielimy przez 5, czyli x musi być różny od 0. W tym przypadku obie strony podzielimy przez 2, czyli x kwadrat musi być różny od 0, czyli w miejscu x nie może pojawić się 0. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem właśnie 0. No i przejdźmy do wspólnego mianownika. Znowu sobie rozpiszmy. Mamy tak 2 razy x razy x to jest ten mianownik. A drugi mianownik to będzie 5 razy x. Czyli ja sobie wybiorę ten mianownik, bo on troszkę bardziej wydaje się skomplikowany i patrzymy, co musimy sobie dołożyć. Jeżeli chodzi o tego jednego x, to tego x tutaj mamy, czyli to nas nie interesuje, ale zauważcie, że tutaj mamy jeszcze piątkę, czyli to oznacza, że ten mianownik musimy pomnożyć przez 5, ponieważ tej piątki tutaj nie było. Czyli to oznacza, że nasz wspólny mianownik to będzie jeszcze, może tak zapiszmy. 2 razy x, razy x, razy 5. Zapiszę to sobie dwa razy i razy 5. I co będzie w liczniku? Tu mieliśmy 2x kwadrat, czyli to. Zatem mianownik rozszerzyliśmy przez 5, czyli licznik także rozszerzamy przez 5. 3 razy 5 to 15. Tu mieliśmy 5x, czyli tę część. Zatem licznik musimy pomnożyć przez 2 razy x, czyli przez 2x. 1 razy 2x to będzie 2x i możemy wszystko już zapisać na jednej kresce ułamkowej. No i ładnie sobie tą, ten mianownik już zapiszmy. 2 razy x razy x to 2x kwadrat, razy 5 to 10x kwadrat, a w liczniku mamy 15 odjąć 2x. Spójrzmy na kolejny podpunkt. Tutaj także, oczywiście, na początek dziedzina, czyli tak, tu mamy trójkę, no trójka wiadomo, że jest różna od zera, ale tutaj musimy zrobić pewne założenie, że 2x musi być różne od zera, czyli x musi być różny od zera, tak, bo tutaj obie strony podzieliliśmy przez 2. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem. Zera. No i co będzie wspólnym mianownikiem? No, wspólnym mianownikiem będzie 6x. Dlaczego? Bo jeżeli mamy te dwa mianowniki, to mamy trójkę, drugi mianownik to będzie 2x. razy No to znowu, wybieramy sobie ten bardziej skomplikowany mianownik i patrzymy, co musimy jeszcze do niego dopisać, żeby uwzględnić wszystkie liczby czy wszystkie literki, które Znajdują się w obu mianownikach. Tu mamy trójkę, a zauważcie, że tutaj trójki nie mamy, czyli to musimy sobie jeszcze pomnożyć przez 3, czyli 2 razy x razy 3 to będzie 6x. I to będzie wspólny mianownik, czyli tak naprawdę tutaj otrzymamy iloczyn tych dwóch mianowników. 3 razy 2x to będzie 6x. Zapiszmy to sobie dwa razy. No i teraz, tu mieliśmy w mianowniku trójkę, a mamy 6x. To trójką musieliśmy pomnożyć przez 2x, no bo 3 razy 2x da nam 6x. Zatem 4x także mnożymy przez 2x. To sobie zapiszmy. Jeżeli chodzi o drugi mianownik, mieliśmy 2x, mamy 6x, czyli 2x razy 3 to będzie 6x. Czyli skoro mianownik pomnożyliśmy przez 3, czy rozszerzyliśmy przez 3, to licznik także musimy rozszerzyć przez 3. 1 razy 3 da nam 3. Następnie mamy wspólny mianownik, czyli wszystko zapiszmy na jednej kresce ułamkowej, a tutaj sobie może zmaszmy tą część. Mianownik to będzie 6x, w liczniku mamy 4x razy 2x, to będzie 8x kwadrat. No i odjąć 3. No i podpunkt ostatni. Tutaj także na początek dziedzina, czyli 3x kwadrat musi być różne od zera i 2x do trzeciej również, czyli tutaj obie strony podzielimy przez 3, zatem x musi być różne od 0, tutaj najpierw przez 2, no i co do sześcianu da nam 0, no tylko 0. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem 0. Następnie mamy dodawanie, czyli musi pojawić się wspólny mianownik. No i znowu, rozpiszmy sobie te dwa mianowniki gdzieś z boku. Mamy 3x kwadrat, czyli 3 razy x i razy x. Tu mamy 2x do trzeciej, czyli 2 razy x, razy x i razy x. No i wybieramy ten mianownik bardziej skomplikowany. Czyli to będzie ten mianownik, patrzymy. Tu mamy tak x oraz x, no ale tutaj 2x mamy, ale brakuje nam tej trójki, bo mam tylko dwójkę, czyli musimy to sobie pomnożyć przez 3. Zatem 2 razy 3 to będzie 6, no i mamy x do potęgi trzeciej, no i to będzie wspólny mianownik. No i teraz licznik. 3x kwadrat musimy sobie pomnożyć przez 2x, żeby otrzymać 6x do trzeciej. 3 razy 2 to 6. X kwadrat razy X to będzie X do sześcianu, czyli dwójkę, a więc licznik też mnożymy przez 2x. 2 razy 2x to 4x. No i drugi mianownik. Mamy 2x do trzeciej. 2x do trzeciej razy 3 to 6x do trzeciej, czyli skoro mianownik pomnożyliśmy przez 3, to licznik, czyli tę trójkę też mnożymy przez 3. 3 razy 3 to będzie 9. No i mamy wspólny mianownik, czyli 6x do 3, no i zapiszmy, że mamy w liczniku 4x dodać 9.